Dzień dobry, my za chwilę z misiem, jeszcze tu jest, pa. Wychodzimy, jest przed dziewiątą, jestem dzisiaj jakaś strasznie spuchnięta, ale migreny, dopadły mnie znowu migreny, myślę, że przez to, że dużo się dzieje, dużo przede mną, przede wszystkim dużo przede mną, bo jak wiecie lub nie wiecie, to pracuję nad kolejnym nad kolejną pracą, tu jest moje dziecko, za chwilę będzie następne. Dzisiaj tak próbnie nagrywam, bo nie wiem, co się dzieje z YouTube'em, bo jak nagrywam na Instagram czy gdziekolwiek, to wszystko jest ok. Daję filmiki na YouTube, same piszecie, same widzicie. Ja sama widzę tą jakość, sama próbuję to poprawić i się nie da, więc czarna magia, że tak raptownie coś się zaczęło fiksować. Dalej nagrywam na YouTube, ale wiecie co? Myślę o tym, żeby zrezygnować z tego. Chociaż na jakiś czas. Na próbę. Pamiętacie, jak mam takie zajawki, że czasami od czasu do czasu jestem i później znikam, powiedzmy na pół roku albo i dłużej. Myślę o tym, żeby całkowicie zaprzestać nagrywanie na YouTube, a bardziej poświęcić się Facebookowi, Instagramowi, a tak naprawdę to bardziej poświęcić się pisaniu. Książka się sprzedała w 9 egzemplarzach na ten moment. Wiem, że później ktoś tam powiedział, że kupił, no, tam 3 osoby i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jaka jest prawda, bo statystyki pokazują co innego. Miałam prośbę, żeby wszyscy, co kupili, wysyłali mi swoje zdjęcia, co zapoczątkował Patryk w ogóle, za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Zapoczątkował i wszyscy wysyłają mi zdjęcia, oczywiście te osoby, które się zgadzają, zdjęcia z książką i ja je udostępniam, żebyście widzieli, że są osoby fizyczne, które naprawdę kupują te książki i później jeszcze będzie mała niespodzianka, ale to już tak gdzieś pod koniec października myślę. Myślę, że tak, pracuję nad kolejnym. Nad kolejną pracą. Laki, ej, nie gryziemy! Laki, muszę go pilnować, bo no muszę. No muszę, bo znowu. Nie. Ej. Nie. Nie, nie wolno. No już i tak ugryzł. Zaraz pan stąd pójdzie na dwór. Nie wolno. Muszę go zaraz popsikać jego specyfikami. Także. Także tak, słuchajcie, w ogóle dziwna sprawa, bo sprzedałam książkę 9 razy tylko. Dla mnie to dużo. Ej! No muszę, bo. Nie udawaj, że teraz liżesz, bo ja wiem, jak ty to robisz. Najpierw tu liżesz, pokaż się, jak jesteś oszust. Oszust matrymonialny. Muszę przyjść trochę tu go przytrzymać. Że najpierw było takie wow, że o, robisz to tak. Ja spisałam książkę, tyle osób zawsze było chętnych na różne takie, albym poszła z Tobą na kawę, umówiłabym się z Tobą, takie różne rzeczy i tak dalej. Macie okazję poznać mnie i wspomóc, więc zapraszam. No, z każdego zakątka świata można to kupić, więc śmiało Was zapraszam. No idź. Idź na dwór. Chodź. Już go zawołać, bo wiesz, jak chodź. No idź na dwór. No na dwór. Co się patrzysz na mnie? No, także takie pogadanki. Ja mam tutaj kwiatów, co? O, tu kwiaty, tam kwiaty. Pięknie, dziękuję wszystkim. Przepiękne, rozwijają się. Ładnie wyglądają i tak dalej. No, my jedziemy dzisiaj obejrzeć kolejne mieszkanie. Jestem podekscytowana trochę. Bo już bardzo chciałabym się stąd wynieść. Ale! No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dobry, bo jeżeli nie będzie dobry, to nie wiem, czy już od razu nie zrezygnuję z tego. Oczywiście wszystkich zapraszam na inne moje portale typu Facebook, typu Instagram. Tam mnie znajdziecie.
Tak patrzę, czy ten obraz jest rozmazany. No, absolutnie nie, jak nagrywam, więc spróbuję Wam jeszcze nagrać tu, co jest. I zobaczcie, przecenione, pół ceny. Kurczę, ile chleba zjadłam, takiego bagietka. Przypomniało mi się czasy dzieciństwa, jak się kupowało świeży chleb z piekarni i się po prostu wcinało taki, o, brzuch mnie już boli, ale to nie tak. Takie oto zakupy. Sushi, misie i kiełbaski. Tu mam całą taką siatę. Tu mam jeszcze taką porcję. Były na promocjach, dlatego dalej będę to jadła i nawet cudam. O, ja w pracy. Tak bywa. Super smaczny. Z bumer, z solą i pieprzem. Polecam. Zanim jeszcze poskładam rzeczy do lodówki, to pokażę Wam, co było w boksie. Śniadaniowe bułki, pół ceny. Głowa boli. Od paru dni strasznie głowa mnie boli. Tymianek. Fajna sprawa. Mięta. Kaszka ziemniaków. Od razu tu rzucę. Miękka pitas. Do nadziewania. Tu mogę Wam pokazać. Bardzo fajne. Aha, cena. Taka. Także też by można było kupić to na przecenie. Zieleninka. Mieszaninka. Zieleninka, mieszaninka. Truskawki, malinki i jeżyny. O! Kolendra, ale co? Czerwone ziemniaki. Te ziemniaki... To nie są te czerwone, słodkie ziemniaki, po prostu taka odmiana. Jeżeli lubicie pyzy, kluski, kluski śląskie, kopytka, to polecam tą odmianę ziemniaków do tego typu dań. To by było tyle chyba. No już nic nie ma. No, także bardzo fajny boks. Tylko tam się długo czeka w tym jednym Morrisonie, także jak mówię, 3 funty 0,9, zawsze coś się fajnego znajdzie, zawsze. Ciemno jest dosyć. Już ta godzina, za chwilę będzie Russell dzwonił, żeby jechać po niego na pewno po niego na siłownię. Zobaczcie, jaki mam piękny kącik. I tu mam jeszcze jedne kwiatki. Przepiękne kwiaty, tak się pięknie rozwinęły, że szok. Także o, normalny filmik wrzucam na YouTube. Jakieś ślaczki, jakieś rozmazane, jakieś cuda nie widzę. Jakość, jakbym nagrywała Nokią 3310. Dom, cud malina, ten co oglądaliśmy, jest parę osób chętnych. Słuchajcie, my mamy psa. Okej, okay, za psa tam zawsze jest depozyt, który musicie dać przy wynajęciu. To jeszcze plus pies. Znaczy plus... do tego depozytu to jest zawsze jeszcze plus 300 funtów za to, że jest pies. Ale zgadzają się. Ale wiecie, jak będzie miał landlord, czyli ten, co wynajmuje, będzie miał wybór taki, żeby było bez psa, bez dzieciaków i tak dalej, no to kogo wybierze? Będą już starszych ludzi, którzy sobie będą ładnie gdzieś tam grzecznie siedzieli, a nie powiedzmy młodą parę, no nie taką młodą, tu se cukruję, ale młodą parę plus pies i plus nastolatek. Przepiękne mieszkanie. Raz tyle do płacenia, co tutaj, raz tyle. Ale no i wiadomo, że nie można remontów robić, bo to wynajęte, o wszystko trzeba się pytać. Jest też ogródek, ale
Nie ma budek tych, gdzie można by było lodówkę trzymać. Trzeba by było dużo rzeczy pozmieniać. W naszym dotychczasowym życiu trzeba by było jeszcze bardziej pasa przypiąć. Ale jak widzicie z mojej książki, możecie się wiele dowiedzieć takiego fajnego w tym kierunku, co można jeszcze by było zrobić. I ja to zrobię. Po prostu. Ja to zrobię. Więc nie napalam się na to mieszkanie, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała. No, więc tak to jeszcze wygląda na ten moment. Dobra, dzięki Wam bardzo za uwagę. Skaki dostałam po tym chlebie, bo zdałam dzisiaj tylko ten obiad i tą część tego chleba. No może nie pół, taka większa piętka, że tak powiem. Większa piętka. I tak. Aha, w ogóle liczba sprzedanych książek na tą chwilę jest to 11. Także wow, fajnie, super. Wiadomo, że ja bym chciała, żeby to było w setkach. Nie mówiąc już o tym, żeby to było w tysiącach, żeby ludzie naprawdę poczytali, bo to jest dużo fajnych informacji, można się czegoś nauczyć, ale wiecie, no takie, tyle było maili, tyle było komentarzy, tyle było wszystkiego, a teraz cisza w eterze, nikt nie kupuje książki, więc, znaczy nikt, no naprawdę z tych osób, którzy pisaliście do mnie, bo to wy pisaliście do mnie, co mnie oglądacie, wy wiecie, o kim mowa, więc no nie wiem, myślałam, że robię to dla Was, a okazuje się, że zrobiłam to dla znajomych i dla rodziny. Ale ważne, że zawsze gdzieś tam ktoś przeczyta, nawet ze znajomych czy rodziny. Bardzo to doceniam i wielkie serducho, znaczy pół serducha, nie mam jak dać drugą. Odwracam się. Dla Was wielkie love. Dla Was wielkie love. Pies przyszedł. Jadłeś już kosteczkę, więc spadowy. Jadłeś. Dziękuję Wam. I zapraszam. Jeżeli będą dobre nagrywki, to prawdopodobnie... Nie, nic nie mówię. Czy nagrywam, czy nie nagrywam. Po prostu bądźcie rozeznani, kiedy, co, jak. Jestem tak zmęczona, boli mnie tak głowa, że szok. Ale... Okej. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym. Piszcie komentarze.